Hejka, dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Słuchajcie, nie wyglądam, ale uwierzcie mi, umyłam wszystkie drzwi i wszystkie lampy i wszystkie grzejniki. I mam prawo być trochę zmęczona. Nie będę poprawiać makijażu, ani włosów, ani nawet nie będę się przebierać. Więc jestem trochę zmięta i przypocona, no ale trudno. Zbliżają się święta raz, ale ja robię te porządki głównie z powodu wiosny. Chce mi się żyć, chce mi się sprzątać. Mimo tego, że dzisiaj pada deszcz, tak przelotnie. Najpierw w nocy gdzieś tam się zaczął deszcz i padało w zasadzie, przed 8 przestało. Nawet zastanawiałam się, czy puszczę dzisiaj Emilię do szkoły, bo są rekolekcje i tak myślę, jak będzie padało, czy oni pójdą do kościoła, czy nie w tym deszczu. Czy coś wymyślą dla tych dzieciaków, bo jak będzie deszcz, to bałam się, że ona się po prostu rozchoruje na święta. Wielkich planów na święta nie ma. Ale mimo wszystko nie chciałabym kusić losu, żeby się znowu rozchorowała, jak wiecie, dopiero chorowała. Więc powiem Wam, że dopiero po 7, chyba z 15 stwierdziliśmy z mężem, przestaje padać, możemy ją puścić. Daliśmy jej parasol, daliśmy jej też zimową kurtkę, ciepłe buty w razie W. Ale udało się, że przeszli, że tak powiem, między deszczami i nie zmokły dzieci. Po prostu się uspokoiło i już nie lało. Wczoraj byłam w Szmateksie, bo byłam też załatwić jedną sprawę właśnie w tej miejscowości, gdzie jest ten Szmateks, na który chodzę i stwierdziłam, dobra, idę. Ale oprócz tego, że jest Szmateks, otworzyli tam też Brico Marché. Słuchajcie, ile tam było wszystkiego i był też pan, który z mikrofonem w dłoni pięknie mówił do ludzi. Byłam pod wrażeniem, jak facet potrafi przechodzić z człowieka na człowieka, w sensie na kupujących. Był tak kulturalny, a jednak zauważał najcenniejsze, co w ludziach i powiem Wam, że no szło mu to pięknie, tak bardzo płynnie, bardzo elegancko. Gość miał po prostu gadane. To trzeba mieć. Także ja byłam, tak się przysłuchiwałam. Robiłam wszystko, żeby mnie nie zaczepił oczywiście. Także boczkiem, boczkiem gdzieś tam. Rozdawał też tulipany. Fajnie zaczepiał pary, bo tam pytał, ile ze sobą są, czy się w ogóle, jak pani za panem stała, czy może się znają, czy pani może pocałować pana gdzieś tam w czółko. I było zabawy, naprawdę to nie było takie krępujące i narzucające się, a ładnie rozkręcał imprezę. To mi się podobało. Także ja uciekłam boczkiem, boczkiem, żeby mnie nie zauważył. Jak widziałam, że już zaczepił tam jakąś parę, to ja po prostu przemknęłam. Bo oczywiście nic nie kupiłam, chciałam, teraz trochę żałuję. Ale oczywiście będę jeszcze chciała upolować jakieś krzewy, kwiaty na paliku, na nóżce. Wczoraj byłam też w... A to może później. Byłam też w Action, ale powiem Wam, że nie zaszalałam. Pilnowałam się bardzo, żeby nie nakupować pierdół, bo tam można popłynąć. Dziewczyny, wiem, że skusiłyście się na ptaszki i na różne rzeczy, które Wam tutaj pokazywałam. Siedzę na podłodze, jest mi cholernie niewygodnie, ale tak jak mówię, już jestem zmęczona, a jeszcze mam plany. Chcę dla Was nagrać to, co kupiłam w Lumpeksie, więc ten film będzie krótki pewnie, ale ja wiem, że Wy też sprzątacie, ogarniacie, planujecie święta. Macie duże rodziny, przychodzą mi tutaj maile Wasze, pokazujecie mi Wasze domy, Wasze postępy i piszecie, co będziecie przygotowywały też na święta, także bardzo Wam dziękuję. To jest cholernie miłe, że mam tak ze sobą kontakt, że nie tylko oglądacie, ale jeszcze się do mnie odzywacie właśnie prywatnie. Także dzięki za każdy mail, każdy SMS i wiadomość na Messengerze chociażby. Co jeszcze mogę Wam powiedzieć? Oczywiście wjeżdżam do tej galerii. Mówiłam Wam, że tam jest teraz taka zapadka, która informuje ich o tym, że ile byłeś na parkingu, tam nie wiem, pierwsze godzinę czy trzy, masz za darmo, a potem musisz dopłacić. I ja oczywiście, wiecie, z sercem bijącym, ja jestem człowiek, który nie lubi nowości, takich właśnie nowości. Tym bardziej, że jak widziałam, że raz ta zapadka opadła panu na samochód, to ja sam się nie przejadę, nie przejadę. Ale jestem też osobą, która musi spróbować, no bo przecież hello, XXI wiek, Anka, przejdziesz, dasz radę, nie? Ale z bijącym sercem wjechałam tam, no i oczywiście, co się okazało? Nie drgnie, no cholera, nie drgnie, słuchajcie. Ja sam się, Jezu, ale wtopa, starsi ludzie potrafią, a Ty nie. Ale że nie miałam nikogo za sobą, więc cofnęłam się, przysunęłam się bliżej tej zapadki. Po prostu jakiś ten czujnik jest mało wrażliwy.
I jak zbliżyłam się, sobie jak sobie bedry auto, to normalnie chyba umrę ze wstydu tutaj. Ale nie, podjechałam za drugim razem i to się otworzyło. Oczywiście wyjeżdżając, to cholerstwo znowu się nie otwiera. Ja już po prostu, wiecie, czuję, że mi ciśnienie skacze. Podsunęłam się jeszcze bliżej i wtedy się otworzyło i sobie, Boże, ale tam jest pan, który nie wyjechał na drogę. Za chwilę mi to, słuchajcie, dupnie na auto, to ja po prostu umrę ze strachu i wyjdę, stanę z siebie, no, z siebie i stanę obok. Ale udało się, wyjechałam. Dobra, znowu zaczynam. Słuchajcie, zaczynamy od tego, że w lumpeksie, cóż by Wam można było pokazać numer jeden? Chyba zacznę od tego, co już wyprałam i Emilia była dzisiaj już w szkole oczywiście. A więc tak, zobaczcie, jaką jej kupiłam katanę. Musiałam prać na szybko, bo Emila oczywiście stwierdziła, że idzie. To takie hafty ma, bardzo ładne. Ona miała w zeszłym roku katanę, bardzo się lubiła w katanie, ale niestety wyrosła. Tutaj też bałam się, bo to jest 122 rozmiar, a tymczasem jest na nią. Świetnie, że mi się to udało. No i tak jak mówię, 7,50. Tutaj coś, o co zapytała mnie pani sprzedawczyni, która tam mnie kasowała, mówi, gdzie pani znalazła tą torebkę? Przecież ja w ogóle dałam torebki, jakiej torebki nie widziałam. Czyli chyba miała ochotę na nią. Zobaczcie, taka torebeczka, ja nie wiem, czy sobie ją zostawię, słuchajcie, bo ja naprawdę mam sporo torebek, tylko ja dopiero w domu zauważyłam tu. Widzicie to? O tu. Ale, wiecie, ona jak jest założona, to nawet tego nie, może i widać. No nie wiem, ja tego nie widziałam w każdym bądź razie, nie zauważyłam tego, kupiłam to tak, ale spoko, to jest igła, nitka i zszywacie i jest git. Tak wygląda. Czy to będzie widać? O, tak. Bardzo ładna jest ta torebeczka. Ja torebki niby małe mam, ale wzięłam. No i teraz taka, wiecie, walka, bo wiem, że... O, tutaj jest tak. Jak ją wystawię na Vinted, a na pewno nie wystawię jej za 8,50, słuchajcie, przynajmniej za 3 dychy, to ona pójdzie zaraz. Tylko ja po prostu będę chciała jeszcze zszyć to i na pewno też poinformuję, że to było zszywane, bo ja nie lubię takiego oszustwa. Po prostu napiszę, że jest to i to i to. Wszystko pięknie, ładnie, zamek działa. Czy tu jest jeszcze jakaś inna? Nie. Ale nie wiem też, bo tutaj koleżanka też już ją widziała i mówi, Anka, jak się zdecydujesz, no to jak coś, to daj znać. Wszystko się pięknie, ładnie zamyka. Nie wiem, dlaczego nikt jej nie wziął. Tak wygląda. Słuchajcie, na takie małe wyjście to jest torebeczka super, no ale ja mam właśnie te moje gesa. Tu, o właśnie, zaraz tu pewnie w pani Małgorzata, która przychodzi tylko i wyłącznie po to, żeby mi napisać jakiś komentarz. Ja dziękuję, że mnie zawsze bronicie. Napisała 25 komentarzy, słuchajcie, ani jeden komentarz nie jest przychylny mi, tylko zawsze mi musi wbić szpilę. Także bardzo mi przykro, że pani Małgosiu jest pani taką smutną osobą. I że wiem, że na innych kanałach też pani jest i zawsze jest to samo. Także to jest takie przykre. Nie tyle dla mnie, tylko ja się umartwiłam panią, że pani jest taka smutna, że zawsze pani szuka osoby, której może pani to pieprzyć. Tu jest koszulka. Zobaczcie, przepiękna, błękitna. Tak to wygląda. Tylko tyle, że ona jest o taka. Widzicie? I ja ją wzięłam z myślą albo pod spód, pod koszulek, albo to będzie świetna koszulka, kiedy jedziemy nad wodę, bo mam tylko strój kąpielowy, taką koszulkę jest git. I nawet tam na plaży pomykać, do tego są właśnie, mogę nawet w majciochach mieć pod spodem, bo to będzie tak i nie będę taka rozebrana. Ja nie bardzo lubię tak chodzić w stroju kąpielowym całkiem, wiecie. Nawet jak tam idziemy gdzieś to na obiadek czy coś, to lubię założyć coś na siebie, żeby nie paradować w tych majciochach. Także takie coś, to myślę, że spoko się będzie. O, tutaj ma takie guziczki, proszę. Ona ma wszystkie guziki? Tak ma, myślę, on jest odpięty po prostu. Także tak. Następna sprawa to jest... Ja tu mierzyłam już, powiem Wam, że tak rzuciłam, to wszystko jest zmięte, bo to nie prałam. Prałam tylko jedynie tą Emilii jeansówkę, bo bardzo chciała w niej iść. No wiecie, co nie zrobicie? No zrobicie na dla dziecka, żeby było. Patrzcie, z Pakutena. Przepiękna bluza. Pakuten. Ona tutaj wygląda, że taka zmachacona. Nie wiem, to chyba światło, tak? Ale ona nie jest zmachacona. Ja nie widzę, żeby była taka zmachacona. To dużo bardziej wygląda tam. No serio? Kamera wyłapuje wszystko. Kaptur ma. I ona ma właśnie w
fajny kolor. I mało tego, ona jest, zobaczcie, z przodu krótsza, z tyłu jest dłuższa. I tu z boku ma takie fajne rasporeczki. Świetnie wygląda, słuchajcie, do jeansów, bo ja już to musiałam oczywiście zmierzyć. Ekstra wygląda. W ogóle nie jest zniszczona. Nie ma żadnych plam, przynajmniej ja nie widziałam. Nie. Ale faktycznie może gdzieś tam ją przylecę tylko tym do kłaczków, ale to nie jest. To dużo bardziej widać tam. No i ten napis złoty. Bluza mi się przyda już teraz na wiosnę. Wzięłam też spodenki. W ogóle bardzo dużo spodenek się tam zaczęło. W ogóle bardzo dużo towaru było, bardzo dużo ludzi, bardzo dużo osób, które handlowały. Pani przede mną, która stanęła przede mną samochodem, to miała tak wyładowany samochód. O, Pull&Berry. Pani Małgorzato, to wcale nie jestem taka próżna, ale lubię firmowe rzeczy. No cóż, każdy coś lubi, każdy jest inny. Słuchajcie, bo tam ostatnio pani Małgorzata napisała, że z tymi firmowymi ciuchami to jest tylko moja próżność. Pewnie tak. Ja nie jestem aniołem. Nie jestem święta. Mam swoje wady i pewnie mam ich więcej niż zalet. To są takie spodeneczki. Bardzo mi się też spodobały te spodenki. I tu jest bluza w przepięknym kolorze. I słuchajcie, jak wy to zaraz zobaczycie, to się będziecie ze mnie śmiać. Ale oczywiście, no tak, próżność wychodzi. Bluza Gapa. Ale ja nie wzięłam jej ze względu na ten napis, tylko wzięłam ją po prostu na ten kolor, bo ja bardzo lubię taki kolor. W nim się wygląda świeżo, w nim się wygląda ładnie, przynajmniej mi jest tak ładnie. Dobrze wiecie, że niebieski, różowy, taki blady róż, to jest właśnie dla mnie. Świetnie znowu wygląda przy moich jeansach. A ja na takie spacerki. 20 zł kosztowała wcześniej, ja za nią 6,50. Uwaga, Gap. Kids! Taran, taran, taran. No niestety, ja jestem taka mała, że życio. A tu jest coś z metką. Proszę bardzo. Tak to wygląda. I znowu, ja tu widzę z jeansami, spodenki jeansowe do tego. I na przykład właśnie na plażę, jak idziemy, to no, u mnie lubią wodę wszyscy. Oprócz mnie, słuchajcie, oprócz mnie. I tutaj są takie małe cykinki. Nie wiem, czy to odzwierciedli, ale tam są takie małe cykinki. Znowu tak ładnie, taki ładny podkoszulek. I do tego jeansowe spodenki i się wygląda super. O, i kolejna rzecz, 20 zł. No, nieźle, nieźle. Ale znalazłam też i wiecie co? Ja sobie idę, no nie, na tym lumpeksie i jest cały taki rząd spodni, po drugiej stronie jest drugi. I wiecie co, wpadłam na pomysł, że ja chcę teraz spodnie trochę szersze nogawki. Więc ja szłam, nie patrzyłam już tyle po górze, co tak, jak była szersza nogawka, to cyk do góry patrzyłam na rozmiar, nie? No, że ja jestem malutka, to jest rozmiar 34, tak jest. I oczywiście, zobaczcie, tak jak chciałam, są, widzicie to? Szersze, w ogóle ich nie muszę ciąć, bo one są z myślą o tym, że jednak na tym wyższym obcasie będę chodzić i chodzę zresztą. W pasie wszystko jest ekstra, a dopiero w domu zauważyłam, że to są w ogóle wranglery. Więc pani mówi, że to wcale tutaj próżność nie było, próżności nie było. Planem był zakup spodni z szerszą nogawką. Są genialne, są praktycznie niezniszczone, słuchajcie. Jak je odpiorę, to po prostu będzie ten cały kształt odzyskany i no nie, jak je ubrałam, mąż mówi, wow, te portki autentycznie czekały po prostu na ciebie, wyglądasz w nich ekstra. Także super, mam jeansy, ale wiecie co, ja wcześniej kupiłam jeansy wczoraj w H&M-ie i teraz biję się z myślami, bo chyba je oddam, także pokażę wam za chwilę, co jeszcze w H&M-ie, ale tutaj wzięłam jeszcze taką torebkę, ja raczej tych torebek nie wezmę dla siebie. Taka. Malutka. Wiecie co? Ona ma możliwość dopięcia jeszcze paska. O. Z tyłu ma jeszcze to. Tylko czekajcie, co ja widziałam przy niej. A, tu. O, takie małe coś. Oczywiście tego nie widać. To nie rzuca się tak w oczy. Ale jest przeurocza. Oczywiście zamek działa, a w środku jeszcze macie taką małą, o, tą z przedziałką. I jeszcze takie, wiecie, tu jest po boku mała zasuwana, a tu jeszcze takie dwie niezasuwane. No, wiecie co, na takie małe wyjście, to one wyglądają świetnie. Żakiecik, obuwie i jesteście cacuszko.
z taką małą torebeczką. A jak nie, to zawsze mówię, można przypiąć tutaj pasek i też ją przerzucić. Wiadomo, że każda z nas 1000 pasków ma. Tak wygląda od spodu, więc cudnie. Słuchajcie, w Sinseju są mega wyprzedaże rzeczy świątecznych. Naprawdę, gdzieś Wam tam rzucę takie małe, co nieco, co udało mi się nagrać, ale patrzcie, jaki płaszcz. Widzicie to? Ja to pokazywałam mojej sąsiadce, dawała mi znać. Nie ma kaptura, ma pasek. To jest rozmiar 34, ale słuchajcie, patrzcie na cenę. No, ale wiecie, co Wam mogę jeszcze powiedzieć? Że już więcej nie kupię zimowego płaszcza. Ja tutaj kupowałam w Sinseju ostatnio, pokazywałam Wam ten jasny. One się tak strasznie mechacą. Koszmarnie, po 4 razach ja już miałam całe zmechacone tu. Całe zmechacone tu. I ja to co chwilę, co wychodzę, muszę to po prostu odkulkować, bo tak dużo jest tych kulek. Także i widzę, że dużo jest płaszczy właśnie na Vinted też. Właśnie z Sinsei. Zobaczcie, jak one mocno są skulkowane. No nie pieniądze, ale i nie towar. Także, no nie. Ja kupię na szmateksie i chodzę po 4 lata i nie mam takiego zmachacenia, jak tutaj po paru razach nowego płaszcza z Sinseja. Ten jest z tych, widzicie, śliskich i tutaj się nic nie będzie pudłaczkowało. Jeszcze nie wiem, czy go zostawię. Powiem Wam, że się bije z myślami. Mierzyłam go oczywiście do obcasów. A teraz jest tak modnie, takie długie, ale ja nie wiem, czy ja się będę dobrze wszystkich czuła. Bo jestem niziutka, malutka i niby tu w rękawach ten, tu też, ale czy go zostawię, to nie wiem. No nie wiem, on jeszcze jakby był tu rozcinany, to ja bym się z tym fajniej czuła, tak? To jest taka długość, ja jestem mała, nie wiem, czy nie jestem za mała na to. Choć dziewczyny tak chodzą, nawet w adidasach i jest wtedy gitara. Ale nie wiem, czy to mnie po prostu nie skraca. W każdym razie się jeszcze nad nim zastanawiam. Wzięłam, bo skusiła mnie cena i widziałam właśnie, że one są naprawdę mocno brane. Więc jeśli macie, jeszcze były w kolorze czarnym i oczywiście rozmiarówka też była całkiem pełna. Jezu, ja jeszcze tu mam z Lumbexu. Chcę Wam szybko wszystko pokazać, bo zdaję sobie sprawę, że nie macie czasu. Patrzcie. To nie jest błyszczące, to jest skórzane, tylko tutaj moja lampa daje czadu. To jest takie skórzane wstawki, dokładnie. O, to jest taki wzór, o, widzicie? Prześwietnie to wygląda, ma takie farfocle. I tutaj też one odstają tak po całości. Ja taką spódnicę widziałam na dziewczynie, ona ma taką gumę tu. Przefajnie wyglądała, dokładnie na mojej kosmetyczce. Tak pięknie wyglądała, miała do tego golfik. I miała, no, kozaczki. Tak uroczo wyglądała, że mówię, kurde, jakbym kiedyś zobaczyła taką spódnicę, to sobie wezmę. No i oczywiście ją zobaczyłam i ją biorę i nie wiem, czy jutro na wyjście z mężem sobie jej nie ubiorę. O, to są te dżinsy właśnie, które kupiłam w H&M-ie i mocno się biję z myślami, czy je zostawić. Słuchajcie, ale one naprawdę pięknie leżą. To jest rozmiar 34. Tu Wam pokażę, jak ona się nazywają, jak będziecie, tylko tu jest właśnie to, słuchajcie, ta cena, jak tu sobie kupisz portki za 6,50, a za chwilę dasz za portki 129, to po prostu 127,99, dokładnie, to boli serce, bo ja tutaj bym miała 500 par, ale one są naprawdę piękne, w pięknym, jasnym kolorze, no bardzo, bardzo ładny, o i zobaczcie, takie, ja je odwinęłam i do Adidasów wyglądają bombowo. Tych na pewno nie ubiorę do Adidasów, bo one są dłuższe i nie zamierzam skracać, bo podoba mi się ich długość. Także no tu będę jeszcze się zastanawiać, czy na pewno ich potrzebuję. Przeglądnę sobie po prostu inne dżinsy. W Sinseju jeszcze, chcielibyście mieć tak namieszane, ale to nic. Trudno, połapiecie się. Coś tu pytajcie, skąd co. Podkoszulek. Ja Wam mówię, że ja łapię te podkoszulki, póki są, bo potem oczywiście ich nie będzie, a ja bardzo lubię chodzić w podkoszulkach w lecie. Rozmiar S 19,90, nie, 19,
99, dobrze mówię. I słuchajcie, załóżcie sobie aplikację Sinsay. Ja nie wiem, czy sobie założyliście, jak kupujecie. Załóżcie sobie, to się naprawdę opłaca. Odkładają wam się punkty. Punkty zamieniają się na pieniążki. Ja już któryś raz skorzystałam, że wymieniłam na punkty. I ta kurtka, słuchajcie, tak jak teraz, 50 zł, a ja za nią zapłaciłam 30, bo oczywiście miałam 20 zł w punktach, więc sobie to wymieniłam. No i pięknie, taki podkoszuleczek i wzięłam jeszcze taki skurczy, jak ja to zmieniłam, ale ja ich nie będę oddawać, więc spoko. Mogło się zmiąć. Chciałam po prostu zapakować do jednej torby, żeby się to nie szwendało po całym domu. Widzicie? Taki z tych śliskich podkoszulków i były też czarne. On nie jest taki czysto biały. Też 19,99. Takie są kremowe. A wy Action złapałam. Słuchajcie, bransoletki takie i takie. Wy się często pytacie, o gdzie kupuję bransoletki? Słuchajcie, w różnych miejscach. Bardzo różnych miejscach. Jak gdzieś zobaczę coś, co mi się po prostu podoba, to po prostu biorę. A teraz powiem wam, że na temu zapakowałam sobie tak koszyk, że po prostu zanim zapłacę, to ja pół wyautuję. Muszę to przeglądać, ale naprawdę jest tyle rzeczy, że można zawału tam dostać. A, i wzięłam jeszcze z Action oczywiście kolejny koszyk. Ten za 34, tam pisze niby na ziemniaki ten koszyk, nie wiem o co kaman, ale dobra, ja wzięłam do moich kwiatków i będę tam właśnie sadzić moje drzewka na palikach albo inne ozdobne, żeby tak było ładnie na tym moim tarasie. Dobra, czy ja wam jeszcze mam coś pokazać? No nie wiem, także zapraszam do dalszej części filmu, ale postaram się, żeby nie był taki mega śniedługi, bo ja wiem, że wy teraz sprzątacie, piszcie na jakim etapie jesteście, co posprzątałyście, co zamierzacie ugotować w święta, czy w ogóle się gdzieś wybieracie i oczywiście napiszcie mi, jak wczoraj minął wasz pierwszy dzień wiosny, bo jestem tego ciekawa. Było naprawdę przyjemnie u nas, przynajmniej pogoda była naprawdę przyjemna. Dzieciaki miały wagary, nie? Filip w ramach wagarów był na dniach otwartych, bo jak wiecie, Filip kończył podstawówkę już teraz 8 klasę i idzie w świat dalej, więc czas się rozglądać i wybrać kolejną szkołę. No i gra, słuchajcie, założyłam pod koszulek Sinsaya ten prążkowany, wsadziłam w spodnie, założyłam pasek i założyłam te spodnie z Wranglera. Na nogach mam też buty, które kupiłam na Lumpeksie, mąż mi je skleił, ale zobaczcie, długość ekstra, po prostu jest genialna, właśnie tak chcę nosić je do obcasów. Strasznie są wygodne te dżinsy, więc cieszę się, że się na nie napatoczyłam. I nic mnie nie gniecie, nic mnie nie uwiera, nie są od środka zmechacone, tak jak właśnie czasami bywa, ja już teraz na to też jestem wyczulona. Mają wszystkie ślówki, nie są nigdzie rozprute, po prostu pewnie się komuś najzwyczajniej w świecie znudziły. No i zobaczcie, czekajcie, czekajcie, odkopmy tą torebkę. Tu. Może mąż coś wymyśli innego, żeby ją naprawić? O. Widzicie to? Przeplatany pasek, tylko mówię, że muszę naprawić. Dajcie znać, co myślicie, ale super się czuję. Bardzo, bardzo mi w tym wszystkim jest wygodnie. A nie, słuchajcie, dorzucimy jeszcze tą bluzę tak na szybkiego. Tą, czy tą drugą, to już jest jeden pyk, żeby było tylko zmierzone. Ta różowa bluza też jest bardzo, bardzo wygodnie. Teraz mniej wygodnie, bo mi się zapylętały moje bransoletki, ale teraz już dobrze. Także wypiorę i będę latać, śmigać na wiosnę teraz w różowej bluzie i wtedy mi nie jest szkoda, słuchajcie, wyjść nawet w niej na podwórko, bo jak nawet to jest 8, a nie 40 czy 60, ja mogę dać dużo za ubrania dla dzieci, ale dla siebie mi jest po prostu szkoda i jak coś poplamię, a ja jestem mistrzem w plamieniu rzeczy, to wyrzucam bez najmniejszego problemu, zarzucę tak na szybkiego, ale słuchajcie, takiego mierzymy, to jeszcze żeście nie mieli. O. I tutaj jest tak jak mówiłam, o zobaczcie, dłuższy tył, krótszy przód, ręka, wszystko wygląda świetnie. A jak włożę kaptur, to jeszcze lepiej. Ale tutaj też ekstra.
tyle. Nie chcę mi się więcej dziewczyny mierzyć. Będziecie widzieć resztę filmów, resztę ubrań gdzieś tam w filmach. Standardowo mówiłam, że pokażę i nie pokazałam. To są te buty, które mąż mi pięknie, ładnie posklejał. Też z lumpa. Emika, Emika, chodź, pokażę się, jakie ty masz piękne dżiny. Zobaczcie, jaka gwiazda. To jest gwiazda. Misiu, idź do tyłu. Zaprezentuj, jakie masz piękne dżiny. Mama kupiła w H&M. Jeszcze do tyłu. To są takie odwijane, z kieszeniami. Pięknie, gumą u góry, prawda? Pokaż nam z tyłu. To jest piękne, moje córeczki. I jeszcze do tego miałaś swoją katanę dzisiaj, tak, prawda? O, teraz się widzę, jaką piękną kurtałkę do ciebie dopadła mama. A, brawo! Cudownie, no nie mówcie, że nie wygląda ekstra w tym. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Tylko coś tam się krzywo nam ułożyło, ale pięknie. Pokaż się z tyłu. O, jest jak na ciebie. Tak jak na mnie te dżinsy czekały, tak jak na ciebie czekała ta kurteczka, wiesz? Pięknie wygląda, czy nieprawda? Czyż nieprawda? Założyłam te dżinsy z H&M-u, słuchajcie, do moich prastarych Adidasów. Jak się jeszcze troszeczkę odsunę, to może będziecie widzieć. I tak jak ja mówię, ja je odwinęłam, żeby było widać kostkę. To są zdecydowanie dżinsy wyższe, słuchajcie, one są z wyższym stanem. O, do pępka, tak. Tamte są przed, poniżej pępka, a te są do pępka. Też są te jeans, ten jeans z H&M-u też jest bardzo, bardzo wygodnym jeansem. I bardzo ładny z uwagi na to, że jest taki właśnie bardzo, bardzo niebieski. No i mówię, że nawet do tych starych jak świat Adidasików by fajnie to wyglądało. Ja się lubię tak właśnie na sportowo, bo to tak szybko. Mówię, że do tego założę tylko jedną z tych bluz i już jestem gotowa w razie wyjścia gdziekolwiek. Także no, jak lubicie coś bardzo wygodnego, a te dżinsy mówię, że to nie są takie sztywne dżinsy jak czasami. One też nie są rozciągliwe, ale bardzo wygodne, takie otulające. Bardzo przyjemny jest ten dżins po prostu. Także jak coś, to jeszcze takie w H&M, ale ja mówię, cena jest naprawdę wysoka. No. Ja już dawno nie kupiłam tak drogich dżinsów. Tak wygląda tył. Wysokie. Tu Wam na pewno majty nie wyjdą. No i te nogawki już są z tych szerszych. Widzicie to? No podoba mi się, ale nie wiem. Trochę mnie ta cena. Wolałabym taką cenę wydać na dzieci, tak jak Emilii kupiłam, a sobie poszukać jeszcze coś w Szmateksie. No ale czasem to i na siebie warto wydać, żeby czuć się dobrze. No nie wiem, zobaczę. Dobra, obleciałam, słuchajcie, szybciutko do Biedronki, 160 zł pykło, ale to może i dlatego, że oczywiście skusiłam się na takiego małego grzecha. Kupiłam sobie taką różę na nóżce. Ja miałam kiedyś właśnie takie róże, ale one, powiem Wam, słabo przezimowały. Teni Weni, pienna mini. I ja tak mam nadzieję, że jakby może wsadził, smacznego Fidusiu, wsadził ją do jednego z moich koszy, to ta paniusia by pięknie zdobiła mój taras. Ale wzięłam jeszcze opakowanie takich rybek, bo oczywiście nasz Filip nie lubi takiej ryby, więc dobra. Oprócz tego wzięłam żurek raz, bo my w soboty zawsze jemy żurek na śniadanie, to już taka tradycja, więc okej. Ja lubię właśnie ten. Barszcz czerwony, bo za chwilę będę gotowała na obiad dla Emilii w zasadzie i dla mnie barszcz czerwony. Tutaj jest kawałek kiełbasy, słuchajcie, jakiejś wiejskiej. Na jutro do tego barszczu dla mojego męża, bo on takie właśnie kiełbachy lubi najbardziej. Tutaj jest szynka doskonała, troszkę, parę plasterków, no 20 tego chyba. Tutaj wzięłam takie bułki, bo nie będę dzisiaj nic piec, nie ma na to czasu jeszcze. Takie bułki, niech jedzą to, co jest. Wzięłam też marchewkę, bo jest teraz na promocji młoda, a jak wiecie, mamy króliczka i ja lubię dać mu coś dobrego, czyli właśnie taką marchewę on sobie gryzie. Do tego jest Emila, która uwielbia, no i oczywiście Fido. A w zasadzie jak pokroję moim dzieciom marchewkę i jabłko, to słuchajcie, każdy z nich się dopadnie i chrupie, także dobra, wzięłam tyle tego. Oprócz tego macie na promocji w Biedronce, o, jaka rozedarta mi się trafiła, nie przypatrzyłam się, rzodkiewkę 1+1, śmietanę wzięłam, pingwi, bo być musi, tak jak ten soczek. Majonez też jest w promocji teraz w Biedronce, widziałam go przy drzwiach, a ja właśnie ten Madero teraz bardzo, bardzo lubię. No i on ma długą datę, bo do
Proszę, do 10, ho. Na pewno zjemy. No i teraz w ogóle to święta jajeczne, to on chyba szybciej zniknie. Dobra, tutaj wzięłam dwa takie medaliony z indyka, słuchajcie. Kiedyś mi się normalnie teraz przypomina, jak kiedyś pracowałam w zakładach drobiarskich, to właśnie byłam na takim dziale, gdzie odcinałam właśnie z całej tuszki indyka takie właśnie medaliony, słuchajcie, a uwierzcie mi, tuszka indyka jest ogromniasta przy mnie, takiej małej, to było tak ogromne, a ja właśnie szybciutko raz, dwa i wycięte, raz, dwa i tak było właśnie w tonach przez 8 godzin, a czasami nawet przez 12 stałam i wycinałam, no to co miałam zrobić. Ogórek i masło, teraz właśnie to polskie, jest 3 plus 3 gratis, czy 75 za sztukę. Tutaj są buraczki czerwone, pewnie część zamrożę, bo to będzie za dużo na dzisiejszy barszcz. Mleko, bo mleka nie było i wzięłam jeszcze włoszczyznę już tak na jutro, ale dziś przyda mi się właśnie seler. Chciałam sobie kupić samego selera, ale słuchajcie, były tak ogromniaste, że stwierdziłam, że no nie, dobra, już wolę, wezmę taki zestaw i też będzie, także... No, i będzie gotowane tak szybciutko. Moje papryki po przesadzeniu wyglądają w ten oto sposób. Tam w ogóle widzicie buty, których jeszcze nie wyniosłam do ogródka, ale dobra, na razie są w domu. Papryki wyglądają tak, one zawsze po prostu muszą trochę przeboleć, że tak powiem, po przesadzeniu. No i oczywiście muszę je dać do bardziej widnego miejsca. Nie będę też trzymać tych moich widoków tutaj, chodzi o narcyzy. Ja je po prostu jutro wsadzę, stanę. Taki jest plan, żeby jutro stanąć, o ile nie będzie padało, bo dzisiaj lało, no to wiecie jak jest. Ale jakby nie lało, albo między deszczem, to sobie właśnie je przesadzę. I myślę, że ten bukszpan już też powoli będę mogła wsadzić do ogródka, żeby go nie męczyć tutaj, bo boję się, że zaczną obsychać. Tutaj jest dość ciepło, lepiej niech one może idą na zewnątrz, tam będzie dobrze, także na jutro taki jest plan, a co z tego wyjdzie, nie wie nikt. Przyniosłam tą różę tutaj, nie wiem czy Wam pokazywałam, ale chyba pokazywałam Wam tą pnącą czerwoną, także jeszcze muszę dla tej pomyśleć o jakiejś podpórce. Mąż ściął trawy i słuchajcie, są z tych miskantów takie właśnie paliki. Trochę tego odzyskał, oczyścił i tak myślimy, że fajnie by to wyglądało jako płotek. Ale czy coś z tego wyjdzie, to nie wiem, bo no trzeba czasu, trzeba chęci. No ale skoro oczyścił już, to myślimy, że jesteśmy w połowie sukcesu, tylko na razie jeszcze tak myślimy, gdzie i co. Bo wiecie, że mamy kostkę wokół domu i ta kostka jest bardzo... że tak powiem, przy kostce są takie jakby wylewki, wiecie o co chodzi, żeby to wszystko się działo i chcąc zrobić blisko właśnie ten płotek, to będzie nam ciężko. Na razie jest takie rozkminianie, czy to aby na pewno warta gra świeczki, bo to trochę czasu i pracy będzie wymagało, także no jeszcze zobaczymy, a Wy możecie oczywiście podpowiadać, co by zrobić z tych palików. Ja wiem, że do kwiatków, ale do kwiatków już mamy, słuchajcie. Nie potrzebujemy, a myśleliśmy, żeby to właśnie tak zrobić. Powiązać, wyginać i żeby to był taki płotek w ogródku. No nie wiem, dajcie znać. No i oczywiście, przede mną weekend, żeby podjąć tę decyzję, czy zostawiam sobie płaszcz i czy zostawiam sobie te dżinsy, bo chciałabym to jeszcze przed świętami zwrócić, bo być może po prostu ktoś będzie chciał, szukał i sobie go kupi, prawda? Także... zastanawiam się, a z Wami się już żegnam. Dziękuję Wam za dziś. Oczywiście piszcie, jak tam Wasze postępy sprzątaniowe, czy robicie bardziej wiosenne, czy jednak świąteczne sprzątanie. I miłego weekendu. Do zobaczenia już w poniedziałek.